2,5 miliona złotych trafiło do klubów sportowych z województwa śląskiego. Mogą je przeznaczyć na dowolne cele związane z rozwojem drużyn. Do konkursu Program Klub 2023 zgłosiły się kluby, których podstawowym celem jest upowszechnianie sportu w naszym województwie. Dziś trafiły do nich czeki w wysokości 15 i 20 tysięcy złotych. Szczegóły w materiale Fatimy Orlińskiej. Nie od dziś województwo śląskie może pochwalić się wybitnymi sportowcami. Ci ciągle aktywni za upowszechnianie kultury fizycznej i propagowanie zdrowego trybu życia mogą liczyć na granty. Dzisiaj odbieramy czek 15 tysięcy dla młodych chłopaków, a osiągnięcia na zeszłego roku wicemistrzostwo Polski seniorów, mistrz Polski juniorów, kadeci 5. miejsce i dzieci 2. miejsce w Polsce. W sekcji piłki nożnej na pewno awans seniorów do wyższej klasy rozgrywkowej. Gramy obecnie w klasie okręgowej. Natomiast w pływaniu jest to naprawdę multum medali zarówno na szczeblu podokręgu, jak i śląskim, a również i w Polsce. Łącznie blisko 2,5 miliona złotych trafiło do ponad 150 klubów sportowych z całego regionu. To o 500 tysięcy złotych więcej niż w roku poprzednim, co pokazuje, że również małe kluby mają szansę rosnąć w siłę. Środki mogą być przeznaczone na organizację obozów treningowych i opłacania zajęć młodych sportowców. Na przyszły rok, jak Wysoki Sejmik się zgodzi, to musimy mieć tych środków ciut więcej znowu, bo startowaliśmy z pułapu 800 tysięcy, dzisiaj jest 2,5 miliona, łącznie przez ostatnie 3 lata 6,3 miliona złotych wsparcia dla klubów. Oczywiście tego wsparcia jest dużo więcej jeszcze w różnych innych obszarach, ale stricte program klub bardzo dobrze się rozwija. Ja się bardzo cieszę, że możemy Państwa działalności pomóc. Granty przyznano w ramach konkursu, do którego oferty mogą składać kluby sportowe, których podstawowym celem jest upowszechnianie kultury fizycznej.